Wikipedia, I'll do the whole thing in Polish. So, well, yeah, because you know, my mom is Polish and I have a few Polish friends. I have a blog in Polish. I've written an article on it recently. I really have many thoughts for a video and stuff like that. But there's one problem. I was writing in Polish. There you go, my Taiwanese and international friends. Bring the Polish people in. Kilka dni temu było w miarę duże trzęsienie ziemi. Ja nieco odczuwałam go, wtedy robiłam lekcje, krzesło było na kółkach, więc wiesz, było trochę tak. Pierwsze co zrobiłam, włączyłam komputer i weszłam na stronę pogody tajwańskiej. Cały czas naciskam refresh, refresh, refresh. Aż wreszcie wyjdzie informacja o tym trzęsieniu ziemi. Bo mówię wam, tu na Tajwanie trzęsienia ziemi są cały czas. Codziennie jest około trzech. Normalnie są bardzo głęboko pod ziemią, więc czasami nawet w ogóle ich nie czuć. Czasami mogą być spore. I właśnie tym razem było duże. Więc było to trzęsienie ziemi. I gdzieś za 10 minut po tym znajomi z Polski i babcia i dziadek i dzwonili i byli bardzo zdenerwowani, że czy tam na Tajwanie wszystko jest okej? Okay? Bo my słyszeliśmy w radiu, że było wielkie trzęsienie ziemi i martwiliśmy się o was. to tylko małe potrząśnięcie, wszystko jest dobrze. Więc zdecydowałam wejść na internet i zobaczyć, co oni piszą, co oni mówią o tym trzęsieniu ziemi na Tajwanie, w Polsce. Dlaczego miałaby Polska się martwić taką ciupcią wysepką jak Tajwan? Więc weszłam na internet i sprawdziłam. I to, co znalazłam, to było niesamowite. Przechodzi wszelkie wyobrażenia. Naprawdę. Już sama wam przeczytam. Okej, zacznijmy. Jedna babcia, która sprzątała w ogródku, została przygnieciona przez niski murek, który się na nią zawalił. Murek był grubości jednej cegły. Niestety zmarła. To prawda. Raniąc jednego urzędnika i plus 80 innych ludzi i babcie, trzęsienie ziemi nawiedziło na stolicę Tajwanu. Stolica Tajwanu to jest Taipei. W Taipei nie było trzęsienia ziemi, tylko było odczuwać lekkie drgnięcia. Okej? Zrozumiano. W stolicy kraju z powodu wstrząsów czasowo zatrzymano ruch super szybkich pociągów. W Tajpej jest metro, a nie super szybki pociąg. Super szybki pociąg by nie mógł nigdzie nie jechać w Tajpej. Tajpej jest takim ciupcim, ciupenieniękim miastem, choć dużo ludzi w nim mieszka. Szkoły na Tajwanie zostały ewakuowane. Nie no, w szkole nikt nie zauważył. Wszyscy ślęczeli nad testami. Metro przestało kursować i wszystkie pociągi w kraju zostały zatrzymane. O co chodzi z tymi pociągami? Metro działało perfekcyjnie. Nic się nie stało, okej? Nic. No, oprócz, że babcia umarła. No i może ten super szybki pociąg na kilka minut stanął. Budynki się sypią. Ta, sypią się, aha. Sypią się. Wiele fabryk zawiesiło działalność, a to oznacza perturbacje na rynku podzespołów komputerowych. Wątpię. Ministerstwo Edukacji Narodowej Republiki Chińskiej poinformowało, że setki lokalnych szkół na Tajwanie odnotowały straty materialne z wyniku trzęsienia ziemi. Japonia przekazała wyrazy współczucia ofiarom kataklizmu. Wystarczy już na dzisiaj. Naprawdę nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Poglądanie tych wszystkich wiadomości. Nie wiem. Nie wiem, co mam powiedzieć. Więc zakończę to. Do widzenia!